Witam Państwa serdecznie. Dziś pomówimy sobie o wytrzymałości materiałów, dokładnie rzecz biorąc o hipotezach wytężeniowych. I to, co dzisiaj sobie zrobimy, to będą takie bardzo praktyczne przypadki. Przynajmniej ze względu na wytrzymałość materiałów w ujęciu mechaniki i konstrukcji maszyn. Przed nami takie pierwsze zadanie. Ja korzystam ze książki Niezgodziński, Michał i Tadeusz. Zadania z wytrzymałości materiałów. I mamy tutaj taki pręcik. I teraz zwróćmy uwagę, że do tego pręcika przyłożona jest jedna siła o wartości P. Siły nie znamy, tak, i musimy wyznaczyć sobie największe naprężenie zredukowane oraz najbardziej niebezpieczny przekrój. Żeby to zrobić, pierwsze co należy zrobić, to wyznaczyć momenty w tej belce albo po prostu wyznaczyć naprężenia w tej belce. No ponieważ my tutaj nic nie mamy, to musimy sobie pierwsze co zauważyć, jak ta belka w ogóle pracuje. Jeżeli przykładamy siłę P do tego końca, to zwróćmy uwagę, że przede wszystkim następuje skręcenie tego wału, powiedzmy wału 1, 2, tu mamy 3 punkty, tak? Czyli w tym przypadku wału 1, 2. Ale oprócz tego, że ta beleczka 1, 2 będzie skręcana, to ta siła P powoduje też zginanie i ona powoduje zginanie całego układu. To znaczy, że jednocześnie powoduje zginanie tego pręta 1, 2, tak? Bo on będzie się zginał tu ku dołowi, ale powoduje też zginanie tej beleczki 2, 3, tak? Ponieważ ona będzie się dodatkowo zginała w ten sposób, że jeżeli pierwotna sprężynka, bo to jest sprężyna prosta, wygląda tak, no to w rzeczywistości nie dosyć, że tutaj ten dół się ugnie o jakiś, to w jakiś sposób, to jeszcze dodatkowo ta beleczka 2, 3 też będzie zginana i ona też się nam w jakiś tam sposób ugnie. No ale dobra. Jeżeli tak, no to pierwsze co możemy sobie wyznaczyć, momenty skręcające dla tej belki, to jest dużo prostsze. No to jest bardzo proste tak naprawdę, ponieważ zwróćmy uwagę, że tak naprawdę skręcana jest tylko ta belka 1, 2 i ona jest skręcana w każdym przekroju za pomocą tego samego momentu skręcającego. My go sobie narysujemy w tą stronę. To, czy on będzie dodatni, czy ujemny, nie ma znaczenia. Natomiast skręcenie następuje zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. To przyjmijmy sobie, że to będzie dodatni moment. I on równy jest co do wartości tej naszej sile pomnożonej razy ramię A, czyli tak, czyli tutaj moment P, A. Mam nadzieję, że to jest jasne. Gorzej, jeżeli chodzi o samo zginanie. Żeby to zrozumieć, najlepiej jest podzielić sobie tą belkę na takie dwa przypadki. Raz, patrzymy na nią od tej strony. To jeżeli spojrzymy na tą belkę od tej strony, to co my zobaczymy? My tak naprawdę ujrzymy tylko tą naszą belkę 2, 3 i do niej przyłożona jest siła P. Jeżeli tak, no to dla takiej belki łatwo możemy sobie wyznaczyć moment gnący. Ona, zakładamy, że tu jest utwierdzona, tak, w jakiś tam sposób. No i jeżeli będziemy rozpatrywali z tej strony, to ten moment gnący będzie rósł nam wraz z oddalaniem się od tej siły P, aż do wartości P, A. No i teraz wiedząc, że ta belka wygnie się w ten sposób, tak, wiemy, że ta wartość tego momentu gnącego będzie ujemna. Jeżeli nie pamiętacie, dlaczego tak jest, to odsyłam Was do mojego filmu poświęconego wyznaczaniu momentów gnących. Postaram się to gdzieś tutaj, żeby się pojawiło. Tam to jest dokładnie wytłumaczone, jaka jest konwencja znaków. Ja może tu tylko szybko przypomnę, że konwencja znaków jest taka, że jeżeli zniemy z tej strony, to to, co jest dodatnie, jest tu. I teraz, żebym się nie pomylił, bodajże tu i taki moment, to są momenty dodatne. Jeżeli jest w tą stronę, to jest tu, tu
I tu, jeżeli tniemy w tą stronę, to to są momenty i siły dodatnie. Tak więc, jeżeli mamy tutaj moment, tniemy sobie w tą stronę, to ten moment, który tutaj powstaje, jest momentem, który zginam nam belkę w ten sposób, więc jest momentem ujemnym. Więc mamy teraz moment dla tej beleczki. Następną rzeczą, którą musimy sobie zrobić, to spojrzenie na tą belkę od tej strony. To jeżeli spojrzymy na nią od tej strony, no to widzimy tą belkę 1-2, gdzie tu mamy to utwierdzenie. I zwróćmy uwagę na to, że ta siła P, z tej perspektywy, ona jest jakby przyłożona w tym miejscu. Tak, oczywiście tu w tył jest jeszcze ta belka 2-3. Ja może tutaj zaznaczę, że tutaj jeszcze jest też punkt 3. On jest w tym samym miejscu. My patrzymy na to od tej strony, ale jest tutaj też ta siła P. No i jeżeli ta siła P tutaj występuje, no to znowu możemy sobie zacząć ciąć i wyznaczać moment. I on znowu nam wyjdzie jakiś tam w ten sposób, gdzie tu jest oczywiście zerowy, natomiast on będzie rósł nam aż do wartości P razy 2A, ponieważ długość całkowita belki to jest 2A, co zostało tutaj pokazane, tak? Wiem, że taki sposób rysowania może być nie do końca jasny, ale musimy sobie w jakiś sposób te wykresy momentów zrobić na trójwymiarowym obiekcie, tak? Ja może tu pogrubię jeszcze tą naszą belkę, tak, żeby ona się, przepraszam, żeby ona nam się wyraźnie odcinała od samego wykresu. To nie jest takie łatwe, niestety, tutaj na tablecie graficznym to zrobić. Tak? Natomiast no, mam nadzieję, że widzicie mniej więcej, o co chodzi. No i teraz tak. To, co musimy zrobić, to teraz określić sobie punkty, w których moment może być największy, moment zredukowany. No i teraz przypomnijmy sobie wzór na moment zredukowany. To się równa pierwiastek z moment gnący do kwadratu dodać 3 czwarte momenty skręcające do kwadratu. Ja jeszcze sprawdzę, dobrze pamiętam. No i teraz to moglibyśmy liczyć dla każdego punktu charakterystycznego, czyli dla każdego utwierdzenia. Dla tego punktu, dla tego punktu, dla tego punktu. Ale jest to na tyle proste, że możemy sobie bez problemu zauważyć, w którym miejscu ta wartość tego momentu zredukowanego będzie największa. No oczywiście będzie to miejsce utwierdzenia naszej belki, naszej sprężynki tak naprawdę, bo zasadniczo ten obiekt techniczny, który tu jest narysowany, to jest taka sprężyna prosta. Czyli tak, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tutaj mamy, naciskamy jakąś siłą, no i ta belka utrzymuje jakby ten punkt mniej więcej w tej samej pozycji, mimo tego, że tu obciążamy pewną siłą, tak, i akumuluje energię jak sprężyna. No to my ten moment zredukowany możemy sobie obliczyć. No i teraz tak, skoro widzimy, że tu jest PA, tu jest P2A, ewentualnie moglibyśmy rozpatrywać jeszcze to miejsce, ale tu jest PA i tu jest PA, więc no 2PA jest więcej niż PA, tak, więc myślę, że to jest jasne, że tutaj ten moment zredukowany będzie największy. Zapisujemy sobie 2PA do kwadratu, dodać 3 czwarte PA do kwadratu i to się równa pierwiastek z 4P kwadrat A kwadrat, dodać 3 czwarte P kwadrat A kwadrat. No i tu musimy to wyliczyć. Ja się tutaj posłużę już ściągą moją, tak, że to jest mniej więcej 2,18 PA. No i teraz na tej podstawie możemy sobie obliczyć moment zredukowany. I pamiętamy, że moment zredukowany według hipotezy Hubera Misesa w tym przypadku to jest nic innego niż nasz moment zredukowany podzielony przez wyznacznik na zginanie. To jest 2,18 PA podzielone przez 1 przez 30
2 pi d do trzeciej, a to się równa 32 razy 2, 18, to jest w przybliżeniu 70 pa przez pi d do trzeciej, co należało obliczyć. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne i możemy przejść do kolejnego zadania. Następne zadanie. Obliczyć konieczną średnicę wału przedstawionego na rysunku poniżej. Tutaj też mając dane, jak Państwo widzicie. I teraz tak. To, co jest tutaj bardziej problematyczne w przypadku takiego wału, jest występowanie sił w różnych kierunkach. Co to jest wał, tak? Oczywiście zadaniem wału z kołami, czy to będą koła zębate, czy pasowe, nie ma znaczenia, jest przeniesienie napędu z jednego koła na drugie koło. To już w zależności od tego, czy to będzie redukcja, czy multiplikacja, albo z większego na mniejsze, albo z mniejszego na większe. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że siła kół występuje pod innym kątem niż siła P. I o ile wyznaczenie sobie tutaj momentu skręcającego jest łatwe, ponieważ jeżeli sobie ten wał narysujemy, powiedzmy, że tu mamy pierwsze koło, na które działa siła Q w tamtą stronę. Tu mamy drugie koło, na które działa siła P w tą stronę. No to w tym przypadku mamy moment skręcający Q2R. W tym przypadku w drugą stronę moment skręcający PR. Dobrze? Tak? A więc naprężenia skręcające będą bardzo proste, ponieważ będą wynosiły P razy R, tak? Oczywiście z równowagi momentów dla tego układu widzimy, że P razy R musi się równać Q razy 2R, więc Q równa się P przez drugie, przez 2. I czy to będą naprężenia dodatnie, czy ujemne, nie ma znaczenia. Pamiętamy, że w wyrównaniu momentów na moment zredukowany one i tak będą się zerowały. Natomiast gorzej, jeżeli chodzi o naprężenia gnące, ponieważ musimy tu rozpatrzyć dwie płaszczyzny. Ponieważ Q działa w płaszczyźnie ZX, natomiast siła P działa w płaszczyźnie YX. Ponieważ te wektory, a pamiętamy, że momenty gnące są wektorami, działają w różnych płaszczyznach, które są do siebie prostopadłe, to te dwa wektory też będą wobec siebie prostopadłe. Więc wiedząc, w jaki sposób wektory są sumowane, wiemy, że wartość momentu gnącego zredukowanego będzie równa momentowi w płaszczyźnie x, y do kwadratu plus moment x, z do kwadratu, tak? Czyli po prostu stwierdzenia Pitagorasa ten moment zredukowany gnący sobie obliczymy. Natomiast nadal to trzeba zrobić. Więc przerysowujemy sobie nasz układzik z pierwszą siłą, dajmy na to z siłą P. Tak, jeżeli chodzi o długości, to mamy L, 2L, L. Troszkę no, nie wyszło mi, jeżeli chodzi o proporcje, natomiast no, to nie jest ważne. No i teraz tak. Możemy sobie wyznaczyć moment reakcji w tych podporach. Może to być, powiedzmy, RA1, RB1. Piszę 1, ponieważ na razie rozpatrujemy jedną płaszczyznę. Natomiast zasadniczo to nie jest konieczne. Jeżeli ktoś ma trochę wprawy, to widząc, jakie są tutaj proporcje pomiędzy tymi długościami a reakcjami, może sobie od razu wyliczyć też wykres momentów. Łatwo też zauważyć, że ten wykres momentów będzie wyglądał w taki sposób. Tak? No i tu będzie jakaś wartość.
To oczywiście, żeby to od razu narysować, wymaga troszkę sprawy, dlatego, żeby to sobie zrobić tak, jak należy, to zrobić i tak, jak jest najłatwiej, wyliczmy na początku sobie reakcję i później na podstawie reakcji zrobimy nasz wykres momentów tak, jak być powinien, czyli wyliczymy po prostu dla niego poszczególne wartości. No to pierwsze co, to z sumy sił po w tym przypadku po Y możemy sobie zauważyć, przepraszam, nie równa się, możemy sobie zauważyć, że R A1 plus R B1 minus P równa się 0. Jeżeli chodzi o sumę sił po X, tego sobie nie rozpatrujemy, bo tu nie ma żadnych sił X-owych, dlatego możemy sobie od razu napisać momenty względem punktu A, gdzie sobie jeszcze wrócimy do rysunku i zaznaczymy, że to jest punkt A, a to jest punkt B, tak? Równa się 3L razy P minus RB razy 4L i to się równa 0. I z tego możemy sobie policzyć RB1, że RB1 równa się 3 czwarte P. No a skoro tak, teraz RB1 podkładamy sobie do tego równania i wychodzi nam, że RA1 równa się 1 czwarta P. I skoro to mamy, to teraz możemy sobie zacząć ciąć nasz układ i zwróćmy uwagę, że RB1 powoduje nam gięcie się układu w tą stronę. Moment, który będzie tu generowany, będzie więc dodatni i będzie miał wartość RB1 razy nasze X, ponieważ wiemy, że ta odległość pomiędzy punktem przyłożenia a siłą P to jest L, więc tutaj będzie RB razy L, czyli 3 czwarte PL. Oczywiście, jeżeli zaczniemy to ciąć z drugiej strony, zauważymy sobie, że tutaj też wchodzi 0 i to też nam będzie rosło 1 czwarta razy 3L, to też jest 3 czwarte PL. Tak, RA to jest 1 czwarta P, odległość to jest 3L, więc tutaj będzie się to równać sobie. To, czym na pewno jeszcze będziemy, co będziemy na pewno potrzebować, to jest ta wartość. Ja za chwilkę powiem, dlaczego będziemy ją potrzebować. Natomiast już zauważmy sobie, że licząc sobie moment z tej strony, no to jest nic innego niż RA1 razy L w tym miejscu, czyli to jest RA, to jest 1 czwarta P, czyli 1 czwarta PL. Tak? Oczywiście można to wywnioskować też z tego, że skoro to jest wykres liniowy, tu jest 2L, a tu jest L, to musi tu zachodzić proporcja zgodnie z twierdzeniem Thalesa, tak? Czyli jeżeli to jest 3 czwarte PL, a to jest 3L, to jeżeli to jest 1L, to tu jest 1 czwarta PL. To jest wartość dodatnia. Następny wykres, który musimy sobie wykonać, to jest wykres dla tego samego układu, tylko obciążonego siłą skupioną Q, czyli P drugich, co sobie też policzyliśmy. Przenosimy punkty charakterystyczne. I znowu, możemy sobie tu liczyć RA2 i RB2. Natomiast jeżeli ktoś wie, jak to zrobić, to nie musi tego liczyć, żeby to z proporcji pomiędzy długościami policzyć. My sobie to policzymy. Pierwsze co, to z doświadczenia już możemy sobie powiedzieć, jak ten wykres będzie wyglądał. Jeżeli ktoś, komuś tego doświadczenia brakuje, to musi po prostu więcej zadań na zginanie policzyć. Natomiast my mu też troszkę pomożemy tutaj. Może to trzeba było na początku zrobić, ale tutaj dla tego przypadku całe równanie napiszemy, czyli całe równanie tego, jak to należy zrobić na zginanie, tak? Ja tutaj już nie tłumaczę może wszystkiego krok po kroku, no ale zasadniczo hipotezy wytężeniowe to jest nic innego niż połączenie wiedzy najczęściej z skręcania i zginania,
A jeżeli nie ze skręcania i zginania, jeżeli mamy jakiś mniej taki oczywisty przypadek, taki mniej spotykany, to po prostu dwóch innych przypadków naprężeń czystych, albo dwóch lub trzech różnych przypadków naprężeń czystych, tak, i to połączone ze sobą. Więc tak naprawdę punktem wejścia do zrozumienia hipotez wytężeniowych jest zrozumienie tego, jak działa cała wytrzymałość materiałów, jak działają wszystkie naprężenia i odkształcenia w takich formach czystych, czyste skręcanie, czyste zginanie, czyste rozciąganie, czy czyste ścinanie. No i w tym przypadku liczymy znowu z suma. Siła Q działa zgodnie z Z, więc suma sił po Z to jest Q minus RB2 minus RA2 równa się 0. No i suma momentów, ponieważ znowu przypominamy sobie, że w tą stronę, czyli nie ma żadnych sił, tak, więc możemy pominąć suma momentów względem punktu A, no to jest nasze Q razy długość L minus RB2 razy 4L i to się równa 0. Z tego wyliczamy sobie RB2 równa się Q przez 4, a to się równa 1 ósma P, tak? Bo Q to jest 2 P drugich. No a jeżeli to sobie postawimy tutaj, to mamy RA2 równa się, powiedzmy już, P drugich minus 1 ósma P, a to się równa 4, to jest 3 ósme P. No i teraz tak, jeżeli ktoś nie wie teraz, jak zrobić ten wykres, to nie pozostaje nic innego, niż napisać równanie na moment. No i czyli tniemy sobie z tej strony, ja tak najczęściej tnę sobie od tej strony i możemy napisać, że dla x należącego od 0 do L moment od x równa się, no to jest nic innego niż RA2 razy nasza odległość, czyli razy x. Natomiast dla x należącego od L do 4L moment od x, oczywiście to są wszystko momenty gnące, możemy to sobie zapisać, nie musimy, jeżeli pamiętamy, równa się, to przepisujemy, ponieważ tu się nic nie zmienia, minus q, czyli p drugich i raz. Jeżeli teraz mamy tutaj, no to oczywiście odległość między RA2 a naszą płaszczyzną to jest x, natomiast odległość pomiędzy Q to jest x minus L, czyli inaczej x minus poprzedni przedział. Oczywiście, jeżeli to jest siła skupiona. To, jak się liczy siły skupione, rozproszone, też tłumaczę oczywiście w tej części poświęconej zginaniu czystemu. No jest niestety kluczowe, żeby poradzić sobie z hipotezami wytężeniowymi, jest zrozumienie czystego zginania i czystego skręcania x minus L. No i teraz możemy sobie policzyć tą wartość, tą wartość, tą wartość, tą wartość, czyli mamy m. Ja będę pisał z wygody m po prostu od 0, no to się równa 0. M od L to się równa R2A, czyli 3 ósme P i razy nasze X, czyli nasze L. Czyli wiemy tu już, że będzie tak. W ramach sprawdzenia pod tą wartość też podstawiamy sobie M od L i to się równa znowu 3 ósme PL minus, no i to w tym przypadku wynosi 0, tak? L minus L, podstawiamy sobie pod to XL, czyli to się równa 3 ósme PL,
co się zgadza tu, tu. To jest bardzo ważne, że musi się zgadzać. Teraz liczymy moment dla trzech elu i moment dla czterech L. Najpierw może, dobra, zróbmy ten, to jest 3 ósme P razy 3L minus P drugi razy 3L minus L, czyli to mamy 9 ósmych PL, ósmych PL minus, ja może to na razie sobie zmarzę, bo tu nie jest potrzebne miejsce, minus, czyli to jest 9 ósmych PL minus P drugich razy 2L, czyli to 2L to to z tym się skraca, czyli to jest 1 ósma PL. No i moment dla, to zrobimy tu, żeby już 4L, żeby już tutaj na dole nie zabierać miejsca, to się równa 3 ósme PL, tak, to jest to nasze RA, P, przepraszam, P razy 4L minus P drugich 4L minus L, czyli to jest 3 drugie PL minus P drugich razy 3L, no i to się równa 0, czyli nasz wykres będzie wyglądał tak, gdzie tu jest 1 ósma PL, tutaj jest 3 ósme PL, co sobie obliczyliśmy. Wszystko jest na plusie. I teraz oddalmy sobie na chwilę. Mam nadzieję, że to widzicie i zobaczcie. Teraz momenty skręcające mamy. Natomiast to, czego nie mamy, to nie mamy momentu gnącego, ale takiego momentu gnącego sumarycznego, bo mamy moment gnący w jednej płaszczyźnie i moment gnący w drugiej płaszczyźnie. Ja teraz sobie to odkreślę i skoro powiedzieliśmy sobie, że moment gnący możemy policzyć jako sumę kwadratu stwierdzenia Pitagorasa po prostu, tak, tak jak się dodaje wektory, to ja mam nadzieję, że to jest dla wszystkich jasne, jak się dodaje wektory, no to możemy go sobie policzyć najpierw w jednym punkcie, w tym punkcie, a następnie w tym punkcie i zobaczyć, gdzie będzie większy. Bo moment skręcający i tu jest tak samo duży, czyli wystarczy, że policzymy maksymalny moment dla tego punktu, gdzie będzie on największy. Więc pierwszy moment 1, oczywiście gnący, to się równa 1 czwarta pierwiastek razy PL, PL, czyli to mamy tą wartość, do kwadratu dodać 3 ósme PL do kwadratu. I to się równa, ja tu sobie pozwolę ściągnąć, żeby już teraz tego nie liczyć na kalkulatorze, 1 ósma i 3, przepraszam, 1 czwarta i 3 ósme, dobrze, to jest 0,45 PL. A moment drugi, to się równa ta wartość, czyli 3 czwarte PL do kwadratu. I tu mamy 1 ósma, dodać 1 ósma PL do kwadratu. I to się równa, no znowu to musimy wyliczyć, ja to sobie pozwolę ściągnąć, 76 PL. Tak? Co należało obliczyć? Czyli to jest ten maksymalny moment gnący. Pamiętamy, czyli musimy teraz policzyć moment zredukowany dla naszego maksymalnego przekroju, gdzie mamy maksymalne naprężenie. No i moment zredukowany to się będzie równało nic innego niż 0,76 naszego PL do kwadratu, bo to był maksymalny moment gnący, dodać 3 czwarte PR kwadrat, czyli moment skręcający
tym punkcie liczymy do sobie, tak? Czyli tak naprawdę maksymalne naprężenia będą w tym kole. Tak, ja je sobie może na czerwono zamaluję jakoś. W tym miejscu będą największe naprężenia. No i to możemy sobie policzyć. Teraz musimy podłożyć sobie dane. 0,76 to było PL. Musimy sobie sprawdzić. P to jest 20, L to jest 50, R to jest 30. Czyli to się równa. Ojej, 0,7 to jest 20 razy pół, czyli 10, czyli 7,6 do kwadratu. To oczywiście będzie w kilonewtonach. Dodać 3 czwarte razy 20 razy 0,3 to jest 6. Tak, to jest 6 kilonewtonów do kwadratu. I to się równa co do wartości 9,2 kilonewtona. Zwracam uwagę, że to jest w kilonewtonach. To jest w kilonewtonach, więc wynik końcowy też będzie w kilonewtonach. I to są maksymalne naprężenia zredukowane. Z tego możemy sobie napisać, że maksymalny moment zredukowany, że naprężenia zredukowane, no to się równa nic innego niż moment zredukowany podzielony przez wyznacznik na zginanie i to musi być mniejsze równe niż dopuszczalne naprężenie na zginanie, czyli moment zredukowany podzielony przez 1 na 32 razy pi d do trzeciej mniejsze równe kg z tego d do to się jest większe równe niż pierwiastek z trzeciego stopnia 32 momenty zredukowane podzielone przez pi kg. Jeżeli tu podstawimy wszystkie wartości, to powinno wyjść w okolicach albo nawet dokładnie. I znowu ściągam 98 mm. Zwracam uwagę na to, że to tak jest w kilonewtonach, to jest kilonewtonometrów, tak, bo tu mam jeszcze R, to jest też kilonewtonometr. Kilonewtonometr to nie są siły, tak? P jest siłą, ale R jest odległością, więc mamy kilonewtonometr. Zwracam uwagę na to, że to jest w kilonewtonometrach, to jest w megapaskalach, tak? Wszystkie jednostki muszą się zgadzać, o to trzeba zawsze zadbać. Tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. Kolejne zadanie, bardzo podobne do zadania pierwszego. Tym razem mamy nasz pręd obciążony tak naprawdę dwoma siłami. Tutaj niewiele się zmienia, jeżeli chodzi o naprężenia skrętne, ponieważ zwróćmy uwagę, że naprężenia skrętne cały czas są generowane tylko i wyłącznie przez siłę P, więc od razu możemy sobie narysować wykres naprężeń skrętnych, w zasadzie momentów skrętnych, skręcających. Zróbmy sobie je dodatnie i będą one generowały nam moment o wartości P razy A. Troszkę więcej dzieje się tutaj, natomiast jeżeli chodzi o naprężenia zginające, ponieważ naprężenia zginające generowane są w dwóch osiach. Pierwszą osią to będzie oś, ta płaszczyzna pozioma, tak, czyli gdzie działa nam siła 6P oraz płaszczyzna pionowa, gdzie działa nam siła P. I teraz zróbmy sobie, podzielmy to na pion, na poziom i spróbujmy wykreślić już tutaj bez żadnych wyliczeń, postarajmy się to zrobić, wykresy momentów dla płaszczyzny pionowej i poziomej. Jeżeli chodzi o płaszczyznę pionową, to mamy tutaj tylko siłę P i znowu będzie ona nam zginała tą beleczkę w dół, generując nam taką wartość momentów gnących, gdzie tu będzie P razy A. Oraz jeżeli się spojrzymy teraz z tej strony, no to zobaczymy sobie tutaj tą siłę P
tu mamy utwierdzenie, a więc wartość tej siły będzie znowu P razy 2A. Jeżeli natomiast chodzi o płaszczyznę poziomą, no to tutaj jest troszkę inaczej, ponieważ mamy takie wygięcie w tą stronę. I teraz rysujemy sobie naszą beleczkę, naszego pręcika i mamy siłę 6P. Teraz musimy jakby spojrzeć na to od góry, tak? Czyli widzimy taką belkę, która jest obciążona w ten sposób. No i teraz tak, ona w tym miejscu będzie ten pręt, powiedzmy sobie, że tu mamy 1, 2, 3. Pręt 2, 3 będzie obciążony momentem, który będzie zależny od odległości z tej strony, a więc będzie ten moment narastał. Może zrobimy sobie to w ten sposób. Narastał do wartości ujemny, do wartości 6P razy A. Natomiast pręcik 1, 2 nie będzie, będzie obciążony już nie siłą, tak? Tylko on będzie obciążony momentem o wartości 6P razy A. A więc ten moment gnący będzie tutaj stały w całym przekroju. To, czy już będzie on dodatni, czy ujemny, nie ma znaczenia, bo tak naprawdę zależy od tego, jak sobie tą belkę usytuujemy, czy będziemy patrzeć, ją obrócimy w tą stronę, czy też w tą stronę, tak? Natomiast no, przyjmijmy tutaj, że on będzie cały czas ujemny i cały czas będzie równe PA. Mam nadzieję, że to jest mniej więcej jasne. Zobaczcie. Jeszcze raz to wytłumaczmy. Jeżeli mamy na przykład tą belkę, ona jest obciążona tutaj siłą 6P. I ta siła powoduje no, wyginanie się tej belki w taki sposób. Tak? I im dalej jesteśmy od tej siły, tym większy jest promień, na którym działa ta siła. Tak? Czyli zwiększa się ta nasza odległość x. Tak? Dlatego no, tutaj mamy narastanie. Natomiast, jeżeli mamy już tą belkę, no to ten moment, który jest generowany przez tę siłę, on jest stały i on jest równy co do wartości 6PA. I wygina nam naszą belkę w sposób stały, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. No i teraz, to co musimy zrobić, no to jest nic innego niż znalezienie miejsca, gdzie wartość momentu gnącego będzie największa, czyli gdzie jedna i druga wartość momentu gnącego będzie największa i znowu tutaj nie ma zaskoczenia, ponieważ jest to w miejscu utwierdzenia, tak, czyli w tym punkcie i w tym punkcie, gdzie wartość siły w jednej płaszczyźnie to jest P2A, w drugiej 6PA, czyli moment gnący wypadkowy równa się pierwiastek z 4A kwadrat P kwadrat dodać 36A kwadrat P kwadrat, a to się równa pierwiastek z 40 P razy A. Na tej podstawie możemy sobie wyliczyć też dla moment zredukowany jako 40 P kwadrat A kwadrat. Tak, czyli to jest nasz moment gnący do kwadratu, to jest ten nasz moment gnący, dodać 3 czwarte P2A, czyli 4 P kwadrat A kwadrat, czwórki nam się skrócą, moment zredukowany równy jest, żeby teraz nie okłamać, 43, pierwiastek 43 PA. I mamy moment zredukowany. To, co mamy policzyć, no to jest dopuszczalną wartość siły P. Czyli skoro mamy A, mamy D, mamy KR, no to musimy sobie wszystko podstawić do wzoru. Naprężenia zredukowane równa się moment
zredukowany, podzielony przez 1 na 36 pi d do trzeciej i to mniejsze równe niż k g. I tutaj mam 32. 32 razy pierwiastek z 43 PA podzielone przez pi d do trzeciej mniejsze równe niż kg, czyli p mniejsze równe niż kg razy 32, przepraszam, mea culpa, razy pi razy d do trzeciej przez 32 razy pierwiastek z 43 i razy a. I teraz pod to możemy sobie wszędzie podłożyć nasze dane. I tutaj podstawiamy sobie mniejsze równe niż kg, to się równało 120. 120 razy 10 do 6 razy pi razy 2 cm, czyli 0,02 do sześcianu przez 32 pomnożone razy pierwiastek 43 razy a, czyli razy 0,1. I tutaj zaraz sobie nałożymy, otworzymy Excela, zapisać, że to się równa 120 razy 10 do 6 razy pi razy 0,02. Ja tu mam oczywiście kropki, wy prawdopodobnie będziecie mieli przecinki, tak? Ja mam kropki, mam taką ustawione, 32 razy 43 do potęgi 0,5, czyli to jest pierwiastek 123 razy 0,1. I to jeszcze wszystko musimy do potęgi pierwiastek z 3, czyli do potęgi 1/3. Do potęgi 1/3. I tu nam wyszło. Przepraszam, z przyzwyczajenia zrobiłem tutaj pierwiastek z 3, ale to przecież nie jest średnica, tak? Tak, czyli mamy wzór, nie jest potrzebny tutaj żaden i wychodzi nam 144. Oczywiście 144, muszę znaleźć myszkę, żeby wyłączyć, 144 newtony. Newtony, w przybliżeniu to wyszło 143,7 newtony, co należało obliczyć i ta odpowiedź o dziwo zgadza się z tą, która jest w podręczniku. O dziwo, ponieważ podręcznik posiada generalnie dosyć sporo błędów. I tutaj mamy kolejny przypadek. Obliczyć największe naprężenia zredukowane na wale pokazanym na rysunku, przyjmując dane jak pokazano. R równa się 5D, a równa się 6D. Czyli to, co musimy obliczyć, to są naprężenia. I teraz to, na co należy zwrócić uwagę, to to, że ten wał z kołem poddawany jest trzem rodzajom naprężeń. Po pierwsze, skręcaniu, tak? Tutaj mamy siłę P. Tutaj mamy siłę P, przepraszam, tu zaznaczyłem, siłę P przyłożoną do koła, tutaj do wału. Oraz zginaniu, no też siła P, zarówno jedna jak i druga powoduje zginanie wału w dół oraz jednocześnie rozciąganiu i zginaniu w innych płaszczyznach. Bo zwróćmy uwagę na to, że siła 2P będzie powodowała wyginanie się wału w tą stronę, natomiast siła 3P będzie powodowała wyginanie się w tą stronę. I teraz jak należy do tego podejść? Pierwsze co możemy zauważyć, to to, że ten wał będzie poddawany zdecydowanie też rozciąganiu. No i tutaj sprawa jest bardzo prosta, ponieważ mamy 3P i 2P, czyli mamy naprężenia rozciągające równe
co do wartości 6P podzielone przez przekrój, tak? Czyli możemy sobie narysować naprężenia rozciągające, które będą się równały, które będą miały wygląd mniej więcej taki. Na początku będą większe, po czym nam zmaleją wskutek tego, że tutaj mamy tą zmianę przekroju. Może ja to cofnę i narysuję bardziej proporcjonalnie. I to myślę, że jest mniej więcej proste, że wał ten będzie jednocześnie rozciągany. Tak? I to mamy sobie niejako załatwione. Natomiast wał ten będzie dodatkowo skręcany i zginany. I może zacznijmy, żeby było troszkę łatwiej, od naprężeń gnących. No to pierwszą rzeczą, którą musimy sobie tutaj zrobić, jest narysowanie tego naszego wału jeszcze raz. Tutaj mamy utwierdzenie, mamy przyłożoną siłę P oraz siłę tutaj, siłę P mniej więcej tu, tak? I mamy nasze długości A, 2A, które działają i mamy tutaj zginanie naszego wału, tak? W osi oczywiście, w płaszczyźnie X, Y. Tak? Zwróćmy teraz właśnie uwagę na to, że dodatkowo w tym miejscu zginanie wału jest powodowane przez tą siłę 3P. Czyli w tym miejscu mamy powodowane zginanie, które jest równe co do wartości momentowi wywieranemu przez tą siłę 3P. Tak? Ona działa tutaj i powoduje, jeżeli mamy taki wał, powiedzmy, i przełożoną do niego siłę 3P, no to jeżeli teraz, myślę, że to chyba na kartce papieru będzie bardzo dobrze widoczne, albo na książce, ja zastosuję tutaj książkę Chłodnictwo i klimatyzacja, bardzo dobra książka, polecam. Jeżeli mamy siłę, do której przykładamy siłę, jeżeli mamy tarczę, do której przykładamy siłę, oczywiście ja tą siłę przykładam z tej strony, bo bym musiał ciągnąć tu, żeby ta siła powstała, no to jeżeli przykładam, to widzę, że tutaj mamy pewien moment, który powoduje nam dalej wyginanie tego wału, który byłby tutaj, tak? Czyli mamy w tym miejscu, oprócz tego, że mamy przyłożoną siłę P, to jeszcze mamy moment gnący o wartości 3P, czyli ta siła razy ramię R. Tak, oczywiście pamiętamy, że R to jest 5D. Skoro to jest uzależnione od D, no to będziemy sobie wszystko do tego naszego D przybliżać. Czyli mamy... Albo dobrze, pod koniec sobie podstawimy, czyli mamy pewien moment. No to jeżeli teraz chcemy narysować wykres momentów gnących nasz wał w tej płaszczyźnie, w płaszczyźnie YX, tak, no to możemy sobie napisać wzór. Moment gnący od X dla X należącego od 0 do A, no to będzie się równał nasz moment 3PL. I teraz przypominamy sobie, że ten moment będzie ujemny, tak, co do wartości. Przepraszam, ktoś wszedł. Mamy ten moment spowodowany tą siłą 3P, który będzie ujemny, czyli mamy minus 3PR. I teraz ta nasza siła P też powoduje nam ujemny moment gnący. Czyli mamy minus P razy x. No i mamy kolejny przedział x od a, należący od a do 3a, gdzie mamy moment, oczywiście 3pr przepisujemy, minus 5x przepisujemy, no i tu mamy kolejną siłę, siłę p, która będzie p razy x minus a, co mam nadzieję, że jest w miarę jasne. No i teraz dla tego równania możemy sobie wyznaczyć siłę, moment, wyznaczmy go w tych miejscach, a więc tu mamy dla zera, no to będzie oczywiście minus 3PR,
Następnie on będzie cały czas malał minus 3PR minus P. A, czyli może zróbmy tak. M od MG od 0 to jest minus 3PR, a to się równa minus 3 razy 5, to jest 15. Minus 15 PD, czyli od razu zamieniamy na PD. I tutaj to sobie też usuniemy. MG od A to się równa minus 15 PD. Przesuniemy sobie minus PA, czyli minus PA, a A to jest 6D, czyli minus 6 PD. A to się równa minus, może tutaj minus 21 PD. No i teraz w tym miejscu musimy sobie obliczyć moment gnący dla jeszcze 3A, czyli moment gnący dla 3A to się równa minus 15 PD minus 3A. 3 razy 6 to jest 18 PD. I minus 6, tu jeżeli postawimy sobie 3a, to zostanie nam 2a, czyli będzie minus 12 pd. I to się równa co do wartości minus 20, 30, 45 pd. Co możemy sobie wyznaczyć, że mamy pewien nasz moment, który będzie nam narastał, tutaj już nieco szybciej, tak, tu będzie minus 21 PD, tu będzie minus 15 PD, a tu będzie minus 45 PD, tak, i to wszystko będzie na minusie. I mamy pierwszy moment gnący policzony. Kolejnym momentem gnącym będzie moment gnący spowodowany przez tą siłę 2P. I teraz, żeby sobie zobaczyć, jak to będzie wyginane, to musimy sobie narysować ten sam przykład, ale w płaszczyźnie poziomej, czyli płaszczyźnie XZ. No i w takim przypadku nasz wał będzie wyginany ze stałym momentem o wartości tej siły razy promień. Czyli to będzie stały moment. Dajmy sobie na to tu ten wał. To będzie stały moment. To już nieważne, w którą stronę, czy on będzie dodatni, czy ujemny. Natomiast jeżeli patrzymy na to z tej strony, czyli jakby od dołu, że tu mamy z, tu mamy x, no to rzeczywiście on będzie tak, to będzie 2p razy r. 2p razy r i żadnych innych sił tutaj nie będzie. Więc widzimy, że to będzie moment ujemny o wartości 2p razy r, a ponieważ r było 5d, no to mamy 2 razy 5r, to się równa 10pd, czyli można sobie powiedzieć, że tu mamy moment o wartości minus 10pd. W całym przekroju, tak? Czyli widzimy, że zasadniczo robimy to samo, co wcześniej. Jedyne, czym ten przykład różni się od tych wcześniej rozpatrywanych, to to, że mamy dodatkowo rozciąganie. No i on konceptualnie może być troszkę trudniejszy. No i teraz tak, moglibyśmy już przejść do skręcania. Natomiast zanim to zrobimy, musimy sobie obliczyć naprężenia. A żeby to zrobić, musimy sobie policzyć największe naprężenia, jakie wystąpią zredukowane. No bo może źle to powiedziałem. Jeżeli mamy tutaj skręcanie i rozciąganie, to nie możemy zastosować wzoru, który już poznaliśmy, na naprężenia zredukowane w postaci takiej. Moment gnący do kwadratu dodać 3 czwarte momenty skręcające do kwadratu. No bo mamy bardziej złożony typ naprężeń. Przepraszam, to się, jeszcze to przez W od G, tak? W tym przypadku musimy sobie obliczyć, że
naprężenie zredukowane, no to się równa naprężenia rozciągające, naprężenia normalne do kwadratu, dodać 3 naprężenia tnące do kwadratu. No i teraz naprężenia te, naprężenia to są naprężenia rozciągające, dodać naprężenia gnące, tak? Czyli policzone z rozciągania i policzone ze zginania. No i o ile naprężenia z rozciągania możemy sobie jakoś tam policzyć, no bo siłę mamy, musimy tylko podzielić przez przekrój. Możemy to od razu zrobić. Przekrój to jest oczywiście pi d kwadrat przez 4, czyli w tym miejscu to będzie 4p podzielone przez pi d kwadrat przez 4, no to jest 6 razy 4, to jest 24 pi d kwadrat przez 4, tak? Przepraszam. 24 pi d kwadrat p, tak? To zróbmy to jeszcze tutaj. 6p podzielone przez pi d kwadrat przez 4, no to ta czwórka wędruje nam do góry, to jest 24p przez pi d kwadrat, to przepraszam, jednak nie należy liczyć w pamięci takich rzeczy. Czyli mamy 24p przez pi d kwadrat. Natomiast w tym miejscu to mamy 2d, czyli w tym przypadku to będzie 6p podzielone przez pi 4d kwadrat, no bo 2 do kwadratu to jest 4, podzielone przez 4, czyli to się równa 6p przez pi d kwadrat i u góry sobie możemy napisać 6d przez pi 6p przez pi d kwadrat. Tak mamy naprężenie. Natomiast w przypadku naprężeń gnących musimy sobie znaleźć te maksymalne naprężenia. I teraz tak. Takim miejscem, gdzie mogą występować maksymalne naprężenia, albo będzie ten przekrój, czyli to będzie to miejsce, albo to miejsce. I teraz dlaczego? Bo zwróćmy sobie uwagę, że siła jest coraz większa. I teraz albo to będzie ten przekrój, to miejsce dla małego przekroju, no bo to będzie wtedy wyznacznik z małego, albo to będzie to miejsce, ale już z dużego przekroju. I teraz tak, ponieważ wyznacznik, weźmy sobie na bok, wyznacznik to jest pi d do trzeciej przez 32, no to to by był wyznacznik tego małego przekroju, natomiast wyznacznik dla drugiego przekroju to by było pi, 4 razy, 2 razy 2 to jest, tam było d to jest po prostu 2d, tak? Zobaczcie, tu jest 2d, więc 2 razy 2 to jest 4 razy 2, to jest 8d do trzeciej przez 32. Czyli to jest 8 razy większe niż wyznacznik ten, tak? Czyli naprężenia w tym miejscu będą większe niż naprężenia w tym miejscu, jeżeli będą co najmniej 8 razy większe. A widzimy, że tu jest 45, tu jest 21, czyli one są zaledwie 2 razy większe, tak? Mam nadzieję, że to rozumiecie. Jeżeli nie, to po prostu trzeba sobie policzyć naprężenia zredukowane dla tego przekroju, czyli wziąć pierwiastek, najpierw W gnące, to się równa 21 PD do kwadratu plus, ile tu było? Plus 10 PD, czyli 10 p d do kwadratu, to powinny być nie w, tylko to powinny być momenty. Momenty gnące to się równa to by był nasz 1, lub moment gnący 2 to byłoby 45 p d kwadrat, dodać 10 p d kwadrat, i policzyć sobie ten i ten, tak? I odpowiednio podzielić przez W1 ten, tak? I przez W2 ten,
tą wartość. Zwracam uwagę na to, że tutaj mamy styk dwóch przekrojów i moglibyśmy uwzględnić, że tu są dwa przekroje, ale skoro one są dwa, można powiedzieć, w jednym miejscu, to to jest tak naprawdę jak byłby jeden przekrój, ten mniejszy. No i teraz widzimy, że MG równa się tyle, tak? I to jest w tym miejscu, czyli już wiemy, że naprężenia na rozciąganie będą takie, natomiast musimy sobie policzyć naprężenia na zginanie. Czyli możemy sobie napisać, że to nasze MG1 to się równa, ja tu sobie postaram się to zrobić troszkę na boku, w miarę szybko. Po przeliczeniu wychodzi MG1 równa się 23,2 PD, tak? Natomiast naprężenia ze zginania, no to się równa to 23,2 PD podzielone przez 1 przez 32 pi d do trzeciej, a to się równa oczywiście w przybliżeniu 742 p przez pi d kwadrat, tak? Zwracam uwagę, że tu się d skraca, więc tu mamy już tylko d kwadrat. No i teraz naprężenia, to się równa, ta wartość dla mniejszego przekroju, czyli 24p przez pi d do kwadratu, dodać naprężenia ze zginania, czyli 742p przez pi d do kwadratu, a to się w sumie równa 7646 p przez pi d do kwadratu. Co to jest bardzo ważne, to to, że zwróćcie uwagę na to, że dobrze przepisałem 24. Mam nadzieję, że nigdzie się tutaj nie pomyliłem co do wartości. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, gdzie, żeby ktoś wiedział, tak? Bo tutaj troszkę podglądam podpowiedzi i widzę, że wyszło 5p, że tu wyszło 20, tu wyszło 20, siła to była 6p, ja powiedziałem, a rzeczywiście powinno być 5p, czyli tu by było 20, tak? Bardzo przepraszam, mam nadzieję, że to wam nie zamiesza w głowie. Jeżeli zamiesza, to teraz możecie przewinąć kawałek filmik, pominąć to, co tu się teraz rozgrywa, bo naprężenia w tym przypadku no, było 5p przez a to było pi d kwadrat przez 4, czyli tu powinno być 20, a tu wtedy powinno być nie 6, tylko też 5, tak? W tym miejscu, tu powinno być może tak. To jest 5p przez pi d do kwadratu. Czyli tu poprawiamy. Najgorsze, co chyba może się zdarzyć. I tutaj będzie 2. Mam nadzieję, że ktoś to może wyłapał już wcześniej. Zwrócił na to uwagę sam. No i teraz tak. To mamy. Czyli następnym krokiem jest uwzględnienie naprężeń skręcających. No i teraz zwróćmy na uwagę na to, że tak naprawdę mamy dwa momenty skręcania. To jest pierwszy moment, a to jest drugi moment. I teraz mogę sobie narysować znowu. Ja może zrobię taki trik, że ja sobie to wytnę. CTRC i skopiuję w dół. Tak. Jednocześnie to sobie zakreślę jako bardzo ważna dana, bo tu mamy te naprężenia zredukowane, a teraz liczymy nasze tauzy naprężeń skręcających, czyli znowu mamy naszą beleczkę, która w jednym i w drugim przypadku jest skręcana w tą samą stronę, tutaj z wartością P razy R, czyli P razy R, a to się równa, idziemy, R to jest 5D, 5PR,
Natomiast tutaj jest skręcona promień w 2D, czyli tutaj, tak? 2PD, czyli możemy sobie wykreślić od razu naprężenia skręcające. Dajmy na to, że będą dodatnie, to tutaj naprawdę nie ma znaczenia. Tu oczywiście za pochopnie się za to zabrałem. Tu mamy 5PD, moment skręcający. Tu mamy 5PD, dodać 2PD, czyli 5, 6, 7PD. 7PD i mamy wykres momentów skręcających. No i teraz, żeby obliczyć sobie naprężenia tnące z naprężeń skręcających, wiemy, że to jest moment skręcający przez wyznacznik na skręcanie. No i teraz tak, musimy sobie przypomnieć, że wyznacznik na skręcanie to się równa 1 przez 16 pi d do trzeciej, oczywiście to jest tabelaryzowane. No i teraz tak, dla którego wykresu musimy to wziąć? Zwróćmy sobie uwagę, że siła P, a tutaj mamy rysuneczek, ta nasza siła P przyłożona jest do tego dużego przekroju. Czyli tutaj już to, że to jest przyłożone do tego dużego przekroju, powoduje, że w tym miejscu ta nasza siła będzie skręcana, ten nasz wał mały będzie skręcany ze siłą 5PD, tak? Oczywiście zwróćmy uwagę na to, że tutaj siły, momenty skręcające, tam też użyłem siła, powinno być moment skręcający, jest znacznie mniejszy niż moment gnący, tak? Więc no tutaj nie trzeba po prostu tego dużego wału rozważać, tak? Tego grubego wału, tego wału, bo oczywiście dla niego będą inne wartości. Natomiast naprężenia tnące możemy sobie wyznaczyć jako nasz moment 5PD podzielony przez 1/16 pi d do trzeciej, to się skraca, a to się równa 16 razy 5, to jest 80 bodajże p przez pi d do kwadratu. No jeżeli to mamy, to możemy sobie napisać, że nasz moment zredukowany, naprężenie zredukowane, przepraszam, to jest nic innego niż nasze naprężenie sigma, które obliczyliśmy jako, tu jeszcze wyżej, 762 P przez pi d do kwadratu i to wszystko jeszcze do kwadratu, dodać 80 P przez pi d do kwadratu i to jest nasze tau. No i to jest nasze tau, to jest nasze sigma zredukowane, sigma, my to jak nazwaliśmy? My to już nazwaliśmy zredukowane, to zróbmy zredukowane całkowite, a to będzie nasze zredukowane, tak? Bo to jest sigma wynikająca ze sumy naprężeń gnących i naprężeń rozciągających, a to jest to nasze rzeczywiste sigma z hipotezy wytężeniowej. No i to oczywiście jeszcze musimy pomnożyć według hipotezy Hubera, Misesa, Henkiego razy 3. No i jeżeli to sobie teraz wyliczymy, to otrzymamy 774P podzielone przez pi d do kwadratu. No i teraz oczywiście ktoś może sobie powiedzieć, że w innym przekroju, bo na przykład w tym drugim przekroju naprężenia będą większe, możemy oczywiście to sobie sprawdzić, czy w tym przekroju nie będą większe naprężenia. W bardzo prosty sposób, tak, mamy już tutaj wszystko, co trzeba zrobione, czyli liczymy sobie najpierw momenty gnące, tak, później moment skręcający bierzemy i to obliczamy, natomiast no, myślę, że nie ma tutaj konieczności tego robienia. Jeżeli uważacie, że coś tu zostało niedopowiedziane albo należałoby coś jeszcze dodatkowo tutaj policzyć, piszcie, to mogę nagrać jeszcze dodatkowy filmik na ten temat.